Siemanko, witam wszystkich. Jesteśmy kurwa po meczu Polska-Szwecja. Ja pierdolę, jakie wczoraj się cyrki działy, to po prostu w głowie się nie mieści. Każdy kurwa liczył na to, że Polska wygra. No każdy kurwa liczył. Boże święty, nawet ludzie, ja słyszałam na balkonie, jak kurwa się darli w tych oknach, na tych balkonach. Jak był gol, czy nie było, to jak się darli. I no kurwa nawet tu flagi wiszą. Naszej reprezentacji. Znaczy, no w ogóle Polski, tak? Matko Boska, no jak można to przejebać? Ja tego nie rozumiem. Ale no, dawali, dobra, okej, z siebie wszystko, dawali z siebie wszystko. Ale kurwa, no nie wiem, no już nie wiem, co ja mam mówić. Tak bardzo liczyłam na to, żeby oni wygrali. Pierwsza połowa bardzo zjebana. Bardzo zjebana. Słaba. Ten gol bardzo szybko wpadł dla Szwedów. Druga połowa cały czas, kurwa, wszystko się rozgrywało na naszej połowie. Nasi, kurwa, cały czas mieli piłkę w grze. Mieli, kurwa, tyle sytuacji. Okej, dobra, wjebali te dwie bramki. Było cały czas 2-0, dobra. Szpakowski w pewnym momencie mówi, kurwa, przyjebaliśmy mecz. Tak, przyjebaliśmy mecz, no. Ku naszemu zaskoczeniu wjebaliśmy jedną bramkę, drugą bramkę. Lewandowski wjebał. Dobra, okej. Ja już myślałam, boże, liczyłam na to, że będzie ten remis. Naprawdę, liczyłam do samego końca, że ja pierdolę, będzie ten remis. A tu już nawet pisałam do Araba, bo Arab jest w pracy. Mówię, matko, widzisz to, co ja widzę? Kurwa, to była 94. minuta. 5 minut doliczonych. Jak można było... W ogóle tam nie było obrony w tym, nie wiem, no ten, ci Szwedzi dostali piłkę, zero obrony i kurwa prosta piłka, tak? Boże święty, nie, no tak jak ja nie oglądam meczów, żadnych meczy nie oglądam. Tak jak Polskę oglądam, jak Polska nasza kurwa ma z kimś mecz, no to, Boże, to są takie emocje, no straszne emocje. To jest gorsze niż, nie wiem co, ale to strasznie się podnosi ciśnienie, jak oni grają. Naprawdę, to jest po prostu coś, no, nie wiem, no, samo przychodzi, tak? Te nerwy. Więc, no, ja jestem, no, kurwa, jak wyjebali tego trzeciego, no, to była masakra. No, naprawdę, no, Lewandowski się starał. Wszyscy już tak zmęczeni byli masakrycznie. Ale Lewandowski się starał, bardzo się starał. Wjebał te dwa gole. Super, bardzo się cieszę. Ale no, jak mogli, kurwa, tam w ogóle nie było obrony na samym końcu. Nie było w ogóle żadnej obrony na samym końcu. Jak ci Szwedzi dostali tą piłkę, kurwa, tam nie było nikogo tam z przodu. Nie, absolutnie nikogo. No to była, kurwa, prosta akcja, no. Nie było nikogo, Szczęsny, kurwa, zjebany, nie wiedział, o co kama. No i wjebali piłkę, tak? Proste. Taka jest prawda. Matko święta, ile to nerwów. Po prostu taki... Nie, ja nie będę już oglądać meczów. Nie, dobrze, że ta Polska kurwa wyjeżdża, bo już ja nie będę oglądać żadnych meczy. Nic, absolutnie, bo to mi tak ciśnienie podnosi, że po prostu się w pale nie mieści. No, absolutnie. Naprawdę. To jest po prostu dno. Człowiek się tak denerwuje, jak nasi grają, że naprawdę, masakra. Niech już wracają. Dobrze, że wracają do domu. Naprawdę, bardzo dobrze. Bardzo się cieszę z tego powodu. Matko Boska. Bo wczoraj to była tragedia. Wszyscy, kurwa, Polacy zawsze liczą, że nasi wygrają. Tu flagi, tu, kurwa, się dron na balkonach. Jak gol wleci. Wszyscy na to czekają. A zawsze, kurwa, zawsze przejebią. Nie wiem, co jest. Naprawdę nie wiem. Tak jak Szpakowski wczoraj powiedział. Musi być 11 Lewandowskich. Wtedy będzie okej. Bo inaczej, kurwa, Polska nie istnieje. No. Tak jest morał w mojej wypowiedzi. Trzymajcie się, pozdrawiam.